Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, kontynuujemy przygodę Ellie w The Last of Us Part 2. Stacja radiowa. No nie, no tak to raczej się tu nie naprawi, ale... Ale tego bym się nie spodziewał. Super. Dobra, pytanie, do czego to były klucze, ale... Chyba zaraz się przekonamy. Moment, mam wstrzymać. Jak zwykle. Nie, dobra. Nie, no, do czego mogą być te klucze? No właśnie, moment. My jesteśmy na tym etapie, czyli może... Jednak gdzieś tutaj. Nie, no to będzie ten swajczony koleś. Dobra, już sobie przypominam powolutku. Trochę czasu minęło. Tej drabiny, no nie kopnę na dół. To już, tego już próbowaliśmy. Ale... Tam nie było czegoś przypadkiem, co wymagało klucza. Znaczy, raczej nie wydaje mi się, ale warto to sprawdzić. Żebym później znowu nie zwiedził całej lokacji i musiał się cofać. A może jednak? Nie. Prąd już mamy w sumie. Zwłoki obejrzane. No nie widzę drzwi, które mogłyby się otwierać kluczem. Chyba, że tutaj ta furtka, ale nie. Krzaki oczywiście. Krzaki zapobiegają eksploracji. Klasyczny motyw The Last of Us. Znaczy niekoniecznie krzaki, jakieś pnącza, winorośle. Nie, ale dobra, do czego jest ten klucz? Nie, serio, to jest autentyczne pytanie, bo nie mam zamiaru błądzić. A ja już trochę zbłądziłem. No, może... No dobra, oczywiście butelki na kontuarze. No tutaj można się było tylko spodziewać zupełnie. Może jeszcze w dół? Nie no, bez przesady, tam się wrócimy do Diny, która jest w ciąży. Dobra, zwłoki... Coś na klucz! Mapa? Nie, mapa nie jest na klucz, a poza tym nie mamy mapy. Co jest jeszcze gorsze. Nie, ale zupełnie, kurde, szczerze, gdzie teraz? O, na przykład tutaj po kartę. Jak to może... Beyond? Ej, stop, to w którym momencie mi wyłączyło konsolę tak naprawdę? To już czytaliśmy. O, szlak. To straciliśmy trochę progresu, na to wygląda. Czyli swoją drogą dobrze, że tutaj jednak zabłądziłem gdzieś. Nie, bo jeżeli jest trofeum na końcu za wszystkie karty, to tutaj bym nie miał. A możliwe, że już pominąłem ich kilka zresztą. Tam na dół nie? No dobra, no to skoro mam klucz. Jest tutaj światło. To czemu by nie zejść na dół, zobaczyć co tam się święci. Zresztą może tutaj są te drzwi. Gdzieś. To było wszak zamknięte, prawda? No nie z kluczami. To pytanie co jest po drugiej stronie, to może być ciekawe. No dobra. No, sala kinowa, / teatralna. Chyba to był teatr, to bardziej teatralna jest scena zresztą. Joel, spodobałoby ci się tutaj. A czyli tutaj właśnie nie było? Tak zupełnie, totalnie przypadkiem zabarykadowane drzwi... Ej? Nie, autentycznie nie jestem pewien, czy to nie jest przypadkiem ta sama lokacja. No dobra, wygląda względnie bezpiecznie. No, zaraz zobaczymy, co się czai za kurtyną, ale jeszcze... Tutaj widzę parę pudełek. I jakąś skrzyneczkę, której się nie da otworzyć. Cholera. Dobra, to nic nie mogę przesunąć, nie mogę wskoczyć. Broń naładowana. Dobra, co jest za kurtyną? Strasznie. No, czyli jeszcze brakuje klikaczy tylko. No nie. Kolejny koncert na gitarze w wykonaniu Ellie. No, może melodyjnie się zacznie ten odcinek. Tuż po tym błądzeniu delikatnym. Tylko grać bez publiczności to troszeczkę średnio, Ellie, więc... Może tak zawołać Dinę, a może sama przyjdzie na dźwięk muzyki. No, w każdym razie przeczytam kolejną minigierkę, ale podobno na tej minigierce można całkiem zacne utwory sklecić.
Może nie wszystkie, ale widziałem no całkiem znane utwory, które udało się rozegrać na tej gitarce palcami Eli, a tak naprawdę palcami gracza. Po prostu bardzo chwalony jest ten system grania na gitarze. Ups! Dobra, ale spokojnie, to chyba i tak wystarczy, żeby rozegrać ten utwór do końca. No i kolejny raz piosenkę Joela, tak? No to przy okazji oczywiście za Take On Me poleciały strajki na YouTubie. Tęskno, no. Tu trzeba się zgodzić. Biedny Joel, co Neil Druckmann z nim zrobił? Przecież to był koń pociągowy The Last of Us 1, więc... No, chyba, że w ten sposób to załatwi. Sceny ze wspomnieniami. No kurde, serio? Do dupy. Nie. Po prostu opuszki muszą ci stwardnieć. Tak. No dobra, chodź. To już? Tak. Kurwa. Ej, no i to powinno być The Last of Us 2. Można zgadywać. A przynajmniej ta kolejność. Chcesz popsuć niespodziankę? Nie wiem. Czy to dinozaur? Przestań zgadywać. I tak ci nie powiem. Dobra. Czy to słoń? Czy to kabriolet? Nie zgadniesz. Czy to szczeniaczek? A może mnóstwo kotków? Cały miot? Co to jest miot? Dużo kociaków. Czyli co, moment, kotów już też nie ma? No jak? Przecież widzieliśmy jakieś tam koty. Patrz pod nogi. Spoko. No raczej nie wpadnie chyba, co? Ej, no kurde. Ej, dobra, utopmy się. To zwały, czemu by nie? No dobra, coś długo nie wypływa. Czyżby Joel miał zacząć się denerwować? Nie no, to płyniemy zaraz. Całkiem ci odbiło? Ty powinnaś widzieć swoją minę. A gdybym utonęła? Nie utonęłabyś. Musisz popracować nad pewnością siebie. Co? Śmiej się, staruszku. Taki możesz. Tędy. Wal się. Coraz lepiej pływasz. Pamiętaj, nie machaj bezładnie rękami. Odpychaj wodę ramionami. Ba, ba, ba. Cieszę się, że zapamiętałaś. Nie, ale serio, tak mogło wyglądać teraz to was part 2. Widzisz tego? Widzisz? Gdzie? Spójrz tam. Tak. Widzę. Ty. Wygląda jak... No. I co, fajnie? Mógł się spodziewać tego rewanżu dosyć szybko. Odświeżająco. No, niemiło tak wpaść do wody, co? No. W sumie to i tak musimy tędy przepłynąć. Odegrałam się. Jesteś bardzo zły. Jestem bardzo, bardzo zły. Skakuj. Przecież nawet nie potrafi się na nią gniewać, tak naprawdę. Dobra, ale jak już skoczyć, to z rozpędu. I na pompę. Dobra, musimy zanurkować. Weź głęboki wdech. No, jestem ciekaw, jak Eli to słyszała. No dobra, chyba się udało już. A, już mówiłem, że ta gra jest naprawdę ładna. I sobie fajnie tak z Joelem sobie popływać. Z żywym Joelem. No i też w sumie tutaj nie ma co szukać znajdzie granic tych rzeczy. Czy to mój nauczyciel historii, który chce przeprosić za bycie dupkiem? Słucham. Kłóciłam się z nim, bo nazywał świetliki terrorystami. Często siedziałam w kozie. Wiesz co...
Powinnaś przestać się tak wkurzać. Ale ludzie to dupki. Nieważne. Tu też trzeba zanurkować. Dokąd mnie prowadzisz? Ej, Joel na drinkę to Eli nie potrafi, tylko bomba. Nie, ciekawe co za niespodzianka. No, ale swoją drogą to tutaj już się robi niebezpiecznie tak przepływać przez jaskinię. Czy to... nowe adidasy? Ile ty ich właściwie masz? Za mało. No dobra, skoro Joel wchodzi pierwszy, czyli pewnie zaraz poda mi rękę. Więc Eli jeszcze musi chwilę poczekać w wodzie. Chodź. Skrypty. Okej, okay. Walić to. Mam dość zgadywania. Świetnie. Jasne, to jeszcze 5 strzałów pójdzie jak nic. No właśnie. Olbrzymia kolekcja komiksów? Nie, nie, czekaj. Nowa kolekcja DVD. Tak. Ale która z nich? Po prostu... tak. Albo dysków optycznych. Czy czegoś takiego. Co to jest, kurde, dysk optyczny? Co, płyta? Czyli do... Joel już nie prowadzi. Dobra, kolejna Eli. O, rany, Joel. Jesteśmy. Boże, to naprawdę dinozaur. Zgadza się. Ha! Joel! Niespodzianka. O, w mordę. O, kurwa, to jebany dinozaur. Jaki dokładnie T-Rex, tak? Królewski jaszczur tyran. Ale olbrzym. Co, wspinamy się? Jak się da po ogonie? A czemu by nie? No, nie jest tak stromo. Zresztą Eli już przyjął odpowiednią pozycję, więc no, chyba o to tutaj chodziło. No, ho, 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 ho. Stoję na jebanym dinozaurze! A co, można skoczyć? To ja tam widzę skały tylko z grubsza, ale no, woda też tam była. Aki dre... Dobrze, Joel tego chyba nie widział. Stał troszeczkę za daleko. No mógłby się przestraszyć, to jednak z dużej wysokości. Jedna skała tam pod spodem i ała. Minimum połamane nogi. Co to? Książka. O dinozaura. Okej. Okay. Chyba bardziej broszura. Okej, czyli lekcja historii, tutaj prehistorycznej. Haha, historia prehistoryczna. Co to za gad? Ten tutaj to Velociraptor. Właściwie to Deinonychus. Tak czy siak Velociraptor. Tak. Przynajmniej tak je nazywali w takim jednym filmie. Jurassic Park. Dobra, dwa Velociraptory. Niech będzie po Joelowemu. No, czyli... Kurde, jeszcze bardziej mi szkoda, że został pacjenty kijem golfowym. No. Compsognat. Uff, groźna nazwa jak na takie wypierdki. Te oblazłyby cię. No, taka scena też była. To też widziałeś w filmie? W sumie tak. Ale w innym. Zrobili też sequel. Kiepski był. No, w sumie ciężko się nie zgodzić, jak to się oglądał. Triceratops. Wini? Wini? Triceratops to znaczy trójrogi łeb. Lepiej nie znaleźć się na drodze któregoś z tych rogów. Dobra, coś jeszcze mamy? Inaczej, to będzie wycieczka po muzeum. Rozumiem, że chyba klikaczy tu nie spotkamy. O, stegozaur. Rany. Ten miał mózg wielkości orzecha.
Co ty powiesz? Czyli coś was łączy. Ale śmieszne. O, może nie najwyższych lotów dowcip, ale docinka całkiem zacna. I co, brachiozaur? Nie myślę, że po jego kościach będzie musiał na górę wejść. O, myślę, że każdego jednego da się obgadać z Joelem. O, ale może nie tylko to. No i proszę. Super. Dobra, teraz troszeczkę jak ten. W The Walking Dead. Coral! No, Karol oczywiście. Sobie chyba jestem z The Walking Dead 2 sezony do tyłu. Albo jestem na świeżo. A, cholera wie. Ej, i tam można. Brachiozaury jadły 270 kilo roślin dziennie. O, już widzę te kupy. Była taka scena, w której nawet to powiedzieli. To się nazywa kupa główna. Co to za film i kiedy go obejrzymy? Wiesz co, kiedy wrócimy do Jackson, zrobimy maraton. Mam nadzieję, że ten maraton udało się faktycznie zrobić. Dimetrodon był drapieżnikiem alfa. Co to znaczy? Że niezły był z niego skurczybyk. Jakiś taki knypek. Zaraz, ty do mnie pijesz? O, tutaj bardziej zamknięta. Ej, tu też są karty, naprawdę? Nighthawk, no dobra, to brzmi całkiem... O, super. Co tam masz? Zacznie. Te karty z bohaterami chyba były popularne. Sara przez jakiś czas je zbierała. Albo te z tymi stworkami. Pokemony. Nie, nie, dobra, nie czytamy. Chyba jeszcze podrzucę wam, aby ktoś bardzo mocno chciał. Można sobie spauzować. O, proszę bardzo, oczywiście bohater, zresztą tak wygląda, miał jeszcze właśnie lojalnego Harta Ezio. Trudon, jak jakaś tabletka. Jak mefedron. No Joel, tutaj chyba nie musisz iść za Ellie, a właśnie może lepiej warto byłoby. W sensie jakby tutaj czaiło się niebezpieczeństwo, to jasne, cholera, jeżeli ktoś ma inne skojarzenia, to... Bez przesady. Aha, w sensie to mi. Te dźwięki. A może jeszcze ruszać głową do tego? Dobra, może jeszcze parę? Trochę creepy. O, to zdecydowanie lepiej niż w ten sposób. No, Joel, jakiś komentarz może coś, czy... Nic? Bo wyczerpałem już chyba wszystkie możliwości, mogę ewentualnie jeszcze wcisnąć gałki. Dobra, już chyba starczy tego dobrego, co? Ej, faktycznie jest możliwe... Dużo kombinacji jednak, jeszcze ten, to nie są tylko cztery wymiary. Dobra, uznajmy, że to jest najlepsza mina, jaką Ellie może zrobić. Odsuńmy się już. Aj, no kurczę, naprawdę szkoda. Naprawdę szkoda. To był całkiem zgrany duet. Ciekawe, co takiego odwalił Joel, że Abby się musiała aż tak bardzo zemścić na niej. Znaczy, no, najbardziej hardkorowy ze sposobów. Powtórzysz opis, czy? Joel, patrz! To jest dinozaur w kapeluszu. Kapeluszozaur. Nabierz go z powrotem. Nie zepsuł. Miło spędzić czas z Joelem, serio. Nazwa Galilimein oznacza podobny do kurczaka. Kto to wymyśla? Naukowcy. No to głupi są. Tak, właśnie to nazywamy ich naukowcami, aha.
Dobra, wyższa kondygnacja, czy jeszcze... O! Co to za kościec? Ja wiem, że kogoś nie interesują zbytnio dinozaury, to mogły polecieć dalej, ale relacja... Trochę przypomina Tomiego. Powiem mu, że to powiedziałeś. Tylko nie to. Wystarczy spojrzeć pod właściwym kątem, bum, Tomi. Ja to zupełnie szczerze, że teraz się zastanawiam, dlaczego Neil Druckmann w ten sposób poprowadził scenariusz. Przecież tą więź można było w ten sposób jeszcze budować przed śmiercią Joela, czy wtedy ona nie miałaby jeszcze większego wydźwięku, miałaby większy sens. No bo tak to bardziej na zasadzie szoku po prostu, że na samym początku gry ginie główny bohater. Joel, to ten, o którym mówiłeś. Velociraptor. Ale mały. Nie należy ufać filmom. Ale zdajesz sobie sprawę, że to jest sama czaszka, nie? Ale dobra. Nie, czy w ten sposób właśnie... Po co budować coś, co już wiem, jak się kończy? Zresztą, co, żeby wzbudzić tęsknotę faktycznie? Dobra, tam nie przejdziemy. Znaczy, po co wzbudzać tęsknotę? Inaczej, skoro... Neil Druckmann, scenarzysta, chciał, żebyśmy tęsknili za Joelem, to po co go zabijał? Cholera! Właśnie po to? No ble. Dobra, teraz polecimy wyżej. Rany, wygląda jak ptak. Właściwie paleontolodzy uważali, że ptaki są potomkami dinozaurów. O, dziękuję, panie profesorze. Tak się składa, że wiem co nieco. Z filmu. Idź dalej. Znaczy pewnie nie tylko z filmów. Edukacja w czasach przed apokalipsą była troszeczkę lepsza pewnie, niż po. Sara je uwielbiała. Zaciągnęła mnie do wszystkich muzeów w Teksasie. Ej, nie myślisz, że jest to jakiś planetarium albo coś? A dobra, jeszcze zostaje, o! Trochę jak żyrafa. Faktycznie, trochę tak. Ej! Trafi? No kurde. Ale po kapeluszu, że nigdzie się idzie. Rozumiem. Mówiłam. Co, kapeluszozaur? Serio? Jest to ciekawe, czy petycja da radę. Czy Naughty Dog zmieni scenariusz? Raczej nie. A szkoda. Naprawdę ten duet miał potencjał. To było to, co zrobiło The Last of Us 1 właśnie. Ten duet. I tak zaprzepaścić to? Wiedziałeś o tym? Ej, trafiłem. Nie podoba ci się. Wracajmy. Bez kitu. I to w jak dobrym, że zachowanym stanie. Ej, dobra. To trzeba wręcz uruchomić. Hej, Joel, znasz wszystkie planety? Moją wolę znaj, Matole. Jak się uprę, nie pozwolę. Dobrze się czujesz? Moją, Merkury. Wolę, Wenus. Matole, Mars. O, okej, kumam. Całkiem fajne. No, zawsze jakiś dobry sposób na zapamiętanie. To można kręcić i kręcić i kręcić, czy ja coś tutaj wykręcę? No dla Eli to już jest pewnie wystarczająca frajda. Ale pewnie atrakcji jest jeszcze więcej. Żeby je było ustawić w linii, na przykład. Ale na to byśmy chyba musieli troszeczkę pociągać. Co jest z Saturnem, do cholery zepsuł się? To może faktycznie... Nie, no, musiałbym się sporo nakręcić, żeby to wykręcić faktycznie. A atrakcji jest więcej. Ile razy byliśmy na Księżycu? Dwa? Sześć razy. Jesteś pewna? Co? Jestem. Podbiję do siedmiu. Serio? Może nie być kosmonautką w czasach apokalipsy? Kurde, troszeczkę bardziej odległe niż zwykle, wiesz? Nie, żeby na początku były jakoś mało odległe. Hej, Joel. Jakie zwierzę było pierwsze w kosmosie? Ale banał. To była małpa. Nie, bo owocówki. Tak, w 47. Chcieli sprawdzić ekspozycję na promieniowanie kosmiczne. Przeżyły. Kurde, mała, aleś ty mądra. Dzięki. Stały się supermuszkami? Co? Nie.
Nie skuma aluzji. Rany. Dawaj kolejną ciekawostkę. Podobno księżyc pachnie jak proch strzelniczy. Faktycznie ciekawe. Zaraz, skąd niby... Widocznie astronauci pozyskiwali próbki i wąchali je później. Jest to logiczne. Dobra, co dalej? Ty mi powiedz. Przepytaj mnie. Nie wiem. Kto pierwszy poleciał w kosmos? A, łatwizna. Yuri Gagarin. Gagarin? Tak to się... Gagarin? Nie wiem, jak to się wymawia. Znam go z książek. Tak czy siak, poleciał 12 kwietnia 1961 roku. Zaimponowałaś mi. Co, kolejne pytanie? Ile książek o tym przeczytałaś? No weź, Joel. To niesamowite. Opowiedz mi, co ci się tak podoba? Nie wiem. Ludzie w twoich czasach mieli dużo łatwiej. No okej, okay, dobra, racja. Można tak powiedzieć, jasne. To znaczy, nie musieli latać w kosmos, ale i tak to robili. Mieli ikrę. Ikrę. Dobra, mała. Już rozumiem. Dobra, nie będziemy kręcić tam dalej. Bo tu jest coś ciekawszego. Ej, co? Może narysować ławeczkę? Czy coś innego? Nie, co ona narysowała? Nie, blond. To zobaczę. No serio. Znaczy, one day to bardziej chyba chodzi o nią. Jeden dzień. Tylko, że kiedyś. Któregoś dnia. Oj, kurde, sorry, ale to jest taki dosyć... poważny błąd w tłumaczeniu. No chyba, że zaraz będzie day two, albo coś takiego, no ale... Albo two days. Co, łazik kosmiczny? A gdzie kierownica? Łaziki nie mają kierownic. Tylko joysticki. Uhu. Czekaj. To autentyk? Autentyki zostały na Księżycu. Tak więc nie. No, w sumie nikt ich nie zabierał z powrotem. Wysłanie czegoś w kosmos jest, no, powiedzmy, podobnie drogie jak zabranie czegoś z powrotem. Satelity. Czy to będzie Mir? Mamy tę międzynarodową stację kosmiczną. A Mir? Gdzie jest Mir? Mir, proszę bardzo. O. Heh. I skafandry. Nie, naprawdę, lekcja historii, ale tej w sumie, której Eliusz, nie doświadczy w życiu, No nie poleci w kosmos. Chyba, że w The Last of Us Part 3 komuś odwali, to tak, kurde, solidnie. Ekstra. Ładnie pachnie? Kosmosem. Serio? I kurzem. A może przymierzać różne? Nie, no myślałem, że przecież na miejsce odłoży, no i Eli, aby ktoś po tobie jeszcze miał przyjść? No, ale na miastka być jak kosmonautą, czy kosmonautką. Nie, sorry, no wybaczcie, ale przymierzę wszystkie, nie? Nie ma opcji, że nie. Nie ominę żadnej kwestii dialogowej. W końcu na to czekałem. Od The Last of Us 1. Joel i Eli. A nie Eli i Dina, Abby i, nie wiem, Owen, Connor, nie wiem, jak on się tam zwał nawet, no przecież... No nie chcę powiedzieć, że się zawiodłem, ale... Gra świetna, ale tego scenariusza raczej już nie da rady nic uratować. Zobaczę, śmigam w tym. Dobra, jeszcze ten, szalupa. Jeszcze ten kapsuła ratunkowa. Nie, tak właściwie ten, w tym się ląduje w oceanie. A da się wejść? Ty pierwsza. No, za dużo miejsca tam nie będzie. Więc może ten hełm warto by było osiągnąć, ale w sumie dla pełnej imersji... Jadź.
Okej. No chyba bliżej do spełnienia swojego marzenia, ale nie będzie niż właśnie teraz. Chyba, że gdzieś ktoś rzuci jej granat pod nogi. Wyobraź sobie, że... Będzie bliżej do polecenia w kosmos. Sto lat mała. Co, no ma urodziny akurat? To coś, czego musiałem się nieźle naszukać. Proszę. Walkman, nie MP3? Zamknij oczy. Nie pożałujesz. Okej. Kurczę, mogłabyś podzielić z Joelem jedną sławką, tak naprawdę. Co ty gadasz? Ej, nie, to naprawdę, tu spełni jej marzenie. Jak tylko mógł, no bardziej się nie dało. Ale swoją drogą, żeby znaleźć taką kasetę, naprawdę musiał się naszukać. Oj, naprawdę. No chyba, że była w tym muzeum po prostu. Ale i tak. Może być. Żartujesz sobie? Nie ma za co. No to może pokręćmy się, co? Czemu nie? O, dobrze, że ona nie włączyła faktycznie. Hej. Witamy na Ziemi. Ej, no zadbał o wszystko, autentycznie. Jeszcze ma pamiątkę po tym wszystkim. No, oprócz kasety, bo oczywiście tej chyba nie zostawiła tam w środku. Ujęcie na broń, czyli czyżby miał być z niej użytek jeszcze? Nie, ale skoro podejrzewam zmianę klimatu, bo ten dobry moment to pewnie był punkt kulminacyjny tej niespodzianki, to może w tym momencie zakończmy ten materiał, niech będzie taki nostalgiczny. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej! Jakie ona bije trzaska.